to przemyślana decyzja. Ja przyszedłem do klubu, prosiłem prezesa o spotkanie, powiedziałem o swoich planach i po 36 sekundach żeśmy doszli do porozumienia. A nasze kontakty w ogóle były zawsze poza pierwszym bodajże. Tak, bardzo, był trudny. Był trudny, nie powiem. Ale skończył się na dzień dobry dobrą jajecznicą u mnie w domu. Bardzo dobrą. Jeszcze lepszym kontraktem, a teraz tylko te podpisy, które są ostatnimi latami, to tylko potwierdzają, że nie słyszeliśmy z prezesem słów na wiatr. Ja mogę tylko potwierdzić po raz kolejny, że nie wyobrażam sobie, żebym mógł zakończyć karierę w innym klubie niż Falubas i przy takim zarządzie, przy takim prezesie jak Robert Dovhan. Jest to dla mnie gwarancja tego, że mogę myśleć o sporcie, tylko i wyłącznie o sporcie i na tym się skupić, a nie nad innymi rzeczami, problemami, które mają chłopaki w innych klubach. Na dzień dzisiejszy, jakbyśmy tak spojrzeli na chłodno, jeśli nie Zielona Góra, to gdzie? Nie wyobrażam sobie. Raz po pierwsze jestem chłopakiem stąd, po drugie naprawdę czuję się dobrze, to nie jest PR, to nie jest kadzenie, ale te lata i te kontrakty, długość kontraktów podpisuję i stabilizacja oraz osoby w postaci prezesa, które są gwarantem dla mnie bezapelacyjnie tego, że mogę myśleć o sporcie, jest dla mnie najważniejsze. Ja sobie nie wyobrażam, żebym mógł za 4 lata, bo tak po cichu myślę, że jest to mój przedostatni kontrakt, gdzie indziej skończyć. Kiedyś prezesowi powiedziałem, że marzę o tym, aby skończyć karierę w Zielonej Górze. I to jest tak jakby potwierdzenie tego, że nie było to zmyślanie, nie były to słowa rzucone na wiatr. To jest potwierdzenie, a mimo 38 lat i tych 4 lat, które minimum spędzę w Zielonej Górze, naprawdę mam ambitne plany i bardzo poważnie myślę o tym, o swoich sportowych celach, a nie wyobrażam sobie, że mógł je realizować w innym miejscu niż Zielona Góra. Ambitne cele? Grand Prix na przykład? Doświadczony jestem, doświadczenie, które mam, każe mi powiedzieć, że ja się skupię nad kolejnym sezonem, przygotowaniami i dam z siebie wszystko w każdym meczu, a co będzie, to zobaczymy. Niech te plany zostaną po cichu, jak chcę od dzisiaj. Jest to też jeden, ten kontrakt dzisiejszy, jest to też jeden z moich przygotowań do kolejnych sezonów. Ja lubię stabilizację, lubię spokój. Nie było przez moment rozmowy o sferach finansowych i to może prezes to potwierdzić. Chodziło tylko o długość kontraktu, tylko i wyłącznie, bo mam plany, które nie wiążą się tylko na, nie są skupione nad bliższym rokiem, ale nad kolejnymi latami. No i tyle. Prezesie, pan lubi długoletnie kontrakty, bo to nie tylko przykład Piotra o tym świadczy, tak? Pan by chciał mieć drużynę nie na rok, nie na dwa, ale no, nawet na pięć, prawda? Doszliśmy do takiego momentu, że możemy zaproponować kontrakt kilkuletni. To świadczy o pozycji klubu, świadczy o tym, że zawodnicy mają zaufanie, ale ja też mam, jak i zawodnicy, mamy ten spokój, że możemy myśleć kilka lat do przodu, że nie będziemy co roku patrzeć na zawodników, szukać różnych rozwiązań, kupować na rynku tych, którzy ewentualnie pokazali się z dobrej strony w jednym sezonie. Lubimy stabilizację, wiemy, że dzisiaj doszliśmy do tego poziomu, że zawodnicy są jak jedna rodzina, jak jednemu nie idzie, to drugi go potrafi zastąpić, pomagają sobie, są dla siebie przyjacielami, nie tylko rywalami czasami, kiedy jeżdżą w innych ligach, ale w Zielonej Górze odbywa się to naprawdę bardzo fajnie i ja jestem spokojny i o wynik, o to, co się dzieje w Parku Maszyn, co się dzieje na stadionie. I to jest to, co chciałem osiągnąć. I tak naprawdę dzisiaj przedłużenie kontraktu, tak jak Piotrek powiedział, trwało bardzo krótko. Piotrek napisał, czy zadzwonił do mnie, czy jestem w Zielonej Górze. Za 2 godziny się spotkaliśmy. Nie wiedziałem, jaką prośbę ma, jaką sprawę ma Piotrek. Przyszedł, powiedział, że chce przedłużyć przy okazji tej imprezy o kolejne 2 lata kontrakt. Ja wstałem, podałem rękę, mówię: Piotrek, dla ciebie wszystko. I to była cała rozmowa. O, kurczę. Także mamy przedłużone. Piotrek, 4 lata do przodu. Jeszcze chcę powiedzieć, że nigdy takiego kontraktu nie podpisałem. 7 lat. Miałem najdłuższy kontrakt z Grzegorzem Zęgotą, 5-letni. Jak był juniorem i zdał licencję, i podpisaliśmy wtedy do pełnoletności. I teraz Piotrek, jak ostatni kontrakt podpisywał, to też był 5-letni.
w twojej karierze chyba jedyny, bo tak długiego nie podpisywałeś, a doliczając te 2 lata, bo to jest aneksowanie kontraktu, robi się 7 lat, więc to jest chyba, nie wiem, czy jeden z najdłuższych kontraktów w Ekstralidze. Ale jak już mówiłem, jak miałem możliwość tego powiedzenia tam przed szerszym groną, że w 2000 z ekipy, która była w 2007 roku, zostałem tylko ja, także... A ja robiłem selekcję i zostawiłem same perełki. Widać, no, jesteś perłą naszego klubu. No, taką przykurzoną, ale mam nadzieję, że swoimi wynikami gdzieś tam... Jedziesz tak szybko, że ten kurz... Nie siada. Nie siada.